Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. W tym odcinku sprawdzimy sobie, jakie zużycie paliwa jest przy jeździe z klimatyzacją i bez klimatyzacji. Zapraszam. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj robimy sobie dwa przejazdy. Pierwszy przejazd zrobimy sobie oczywiście na instalacji LPG z włączoną klimatyzacją. Klimatyzację ustawiamy sobie na chłodzenie, żeby dobrze nam chodziła. Przejedziemy sobie tą trasę, sprawdzimy, jakie będzie zużycie. Następnie zatankujemy samochód znowu do pełna i przejedziemy bez klimatyzacji i porównamy sobie te dwa przejazdy. W tym teście trasa będzie się składała z trzech rodzajów dróg. Pierwszy to 40% drogi w terenie zabudowanym, około 10% drogi w terenie pozazabudowanym i reszta na autostradach. Prędkości to około 40-50 w terenie zabudowanym, 90 poza terenem zabudowanym i między 120 a 140 na autostradzie. W takim razie testujemy, jak bardzo użycie klimatyzacji ma wpływ na zużycie paliwa. Jeżeli okaże się, że to zużycie paliwa jest faktycznie większe, to w takie pochmurne dni jak dzisiaj może warto by było ten przycisk klimatyzacji jednak wyłączyć. U mnie odruchowo on cały czas jest w pozycji włączonej. Na klimatyzacji podróżuję praktycznie przez większość roku. Być może ma to wpływ na zużycie i będzie można szukać w tym temacie troszeczkę oszczędności. Sprawdźmy to. Pierwszą część trasy mam już za sobą, podjeżdżam na tankowanie i sprawdzimy, jakie było spalanie gazu. No to teraz zgodnie z umową silnik odpalamy, klimatyzację gasimy, akurat pogoda taka butelkowa, także można spokojnie jechać bez klimatyzacji. Sprawdzamy trasę jeszcze raz. No to robimy sobie przejazd numer 2. Przy pierwszej trasie 168 km spalił na całym odcinku 15 litrów, dokładnie 15 litrów i 400 litra. Daje to wynik 8,9 litra na 100 km. Jest to, powiedzmy sobie, taki akceptowalny wynik, bo ciężko spodziewać się niższego spalania przy 3-cylindrowym silniku o pojemności 1.0 w gazie. Dobrze się składa, bo będzie to akurat test, można powiedzieć, w tak zwanym cyklu mieszanym. Połowa tej trasy jest poza autostradami, połowa na autostradach. Prędkości też są takie zbliżone między 120 a 140, więc będzie to fajne porównanie, żeby zobaczyć, czy to spalanie faktycznie zmniejszy się bez klimatyzacji. Przy drugim przejeździe postaram się trzymać te same prędkości. Oczywiście wiadomo, że nie da się zrobić dwóch identycznych przejazdów. No ale chodzi nam o to, żebyśmy złapali mniej więcej porównanie i na tej samej trasie, przy tym samym odcinku, czy ta klimatyzacja faktycznie ma jakiś znaczący wpływ na spalanie i czy można tutaj znaleźć jakieś oszczędności. Na pewno warto zwrócić uwagę na to, że widać już pierwsze tutaj minusy jazdy bez klimatyzacji. Szyby zdecydowanie trudniej jest doprowadzić do ładu, to znaczy one bez klimatyzacji znacznie bardziej parują i ta widoczność jednak jest sporo słabsza. W takim razie widzimy się na podsumowaniu. Tak szczerze mówiąc, to sam jestem ciekawy, jaki będzie wynik, także zobaczymy. Zbliżamy się powoli do końca drugiego testu. Muszę Wam powiedzieć, że całkiem przyjemnie się jechało bez klimatyzacji. Wcale nie było duszno, nie było tak naprawdę potrzeby jej uruchamiania. Można było sobie uchylić okno. Było całkiem przyjemnie. No to ja podjeżdżam na stację, tankuję gaz i sprawdzamy spalanie. Gaz już zatankowany. Przy drugim przejeździe bez włączonej klimatyzacji na odcinku 168 km Duster spalił 12,55 litra. W przeliczeniu na 100 km daje to wynik 7,47. Wychodzi na to, że jazda z klimatyzacją i bez klimatyzacji to różnica praktycznie 1,5 litra, dokładnie 1,47 litra. Także różnica jest dosyć spora. Sami ocenicie, czy jest to dla Was, czy będziecie korzystali dalej z klimatyzacji, czy będziecie ją czasem wyłączać. Ja myślę, że jak będą dni pochmurne, to warto czasem uchylić okno i jednak tę klimatyzację zgasić. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, polubienia filmu i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!